Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jak rozpoznać w naszym codziennym życiu działanie złego ducha. Zapraszam. Zły duch to istota stworzona przez Pana Boga jako anioł, a więc jako osobowa istota, która posiada rozum i wolną wolę, jednak nie posiada ciała. Demonami nazywamy te istoty, te osoby, te duchy, które zdecydowały, że Panu Bogu służyć nie będą i zostały na wieki potępione. Te duchy nie tylko same cierpią wieczne potępienie, wieczne męki, ale chcą również doprowadzić jak największą ilość ludzi do potępienia. Jest to być może związane z tą próbą, której zostały poddane. To jest bardzo prawdopodobne, że Pan Bóg jako próbę właśnie pokazał im albo fakt wcielenia, fakt, że Bóg stanie się człowiekiem, że one, czyste duchy, potężniejsze niż cały materialny wszechświat, będą musiały oddać cześć człowiekowi, który jest jednocześnie Bogiem, albo być może jeszcze trudniej tak naprawdę dla nich, że będą musiały oddać cześć swojej królowej, królowej nieba i ziemi, którą pokazuje Pan Bóg w 12 rozdziale Apokalipsy, co też by do tej wizji apokaliptycznej niejako pasowało. I że będą te czyste duchy, te wielkie, potężne istoty będą musiały oddawać cześć nie tylko człowiekowi, który jest jednocześnie Bogiem, ale również tej królowej nieba i ziemi, która jeśli chodzi o bóstwo, jest uczestnikiem boskiej natury oczywiście, ale tylko na sposób przypadłościowy, tak jak wszyscy inni ludzie, za wyjątkiem oczywiście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jednak ostatecznie te anioły muszą oddawać swego rodzaju cześć wobec Najświętszej Maryi Panny. Być może to była próba, którą te duchy musiały przejść, co też by pasowało tak ogólnie do historii Kościoła, to znaczy właśnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest tym probierzem, tym, co bardzo łatwo sprawia, że od razu pokazuje się, kto jest kim. Człowiek, który chce odrzucić jakąś część Bożego objawienia, człowiek, który chce, twierdząc prawdzie, że oto ja jestem posłuszny Panu Bogu i ja oczywiście, ja chcę tak, jak Pan Bóg chce, ale jednocześnie nie chcę tak, jak Pan Bóg chce, czyli w głębi duszy chcę tak naprawdę po swojemu postępować. Zwykle tacy ludzie występują najpierw przeciwko Najświętszej Maryi Pannie i przeciwko Eucharystii. To są te dwa główne probierze, można powiedzieć, i bez wątpienia również dwa główne środki, które do zbawienia prowadzą. Te dwa mosty, które do Pana Boga nas prowadzą. I jeśli jacyś protestanci teraz wychodzą z zarzutem, że ale to przecież jest powiedziane w Piśmie Świętym, że tylko Chrystus jest pośrednikiem, no to pamiętajmy o tym, że ten jedyny pośrednik, oczywiście, że on jest jedynym pośrednikiem, może również ustanowić innych pośredników, którzy będą w jego imieniu, tak? Czyli nie są tak naprawdę inni, bo są w całkowitej zależności od Niego. I to widać już w objawieniu Nowego Testamentu, że tak Pan Jezus robi. Pan Jezus wysyła apostołów z jasną misją: idźcie, nauczajcie, chrzcząc. Czyli mają wykonywać to, co Pan Jezus wcześniej sam wykonywał, jeśli chodzi o nauczanie. Sam Pan Jezus nie chrzcił. W pewnym sensie tutaj apostołowie dostają, można powiedzieć, jeszcze jakby no zupełnie nowe zlecenie, tak? W pewnym sensie większe zlecenie. To tak trochę w cudzysłowie, ale ten porządek sakramentalny faktycznie dopiero Pan Jezus ustanawia wtedy, gdy On już sam odchodzi. To znaczy dopiero wtedy apostołowie wychodzą i sakramentów świętych udzielają. A więc Pan Jezus bez wątpienia ustanawia tychże swoich apostołów jako tych, którzy będą pośrednikami w ten sposób, że uczestniczą w Jego pośrednictwie. Ktokolwiek was słucha, mnie słucha, ktokolwiek wami gardzi, mną gardzi. Do świętego Piotra mówi: ty jesteś tym Piotrem, tą skałą, Petros, i na tej skale Petra w języku greckim wybuduje mój kościół. To na tej skale zostaje wybudowany kościół, a więc bez wątpienia tutaj Piotr ma uczestnictwo w tym pośrednictwie.
oczywiście pośrednictwie Chrystusowym. Jest również oczywistym, że ta, która jest przedstawiona jako matka wszystkich wierzących, matka Mesjasza z 12 rozdziału Apokalipsy, również ma swego rodzaju udział w tym pośrednictwie. On jest bez wątpienia ogromny, natomiast to nie jest w tej chwili temat tego materiału. Jakaby ta próba tych złych duchów nie była, to znaczy próba jeszcze wtedy, której podlegali aniołowie, jakaby ona nie była, część z nich nie zdaje tej próby, sprzeciwiają się Bożemu ustanowieniu, Bożemu porządkowi, temu, co Pan Bóg stworzył. Non serviam, nie będę służył, chcę sam decydować o tym, co jest dobre i co złe. To później też robią pierwsi rodzice. Sami pragną zadecydować o tym, co jest dobre, a co złe. Jest ten owoc poznania dobra i zła. W każdym razie, te złe duchy oczywiście chcą w swojej przewrotności, w swojej przewrotnej woli, chcą, aby ludzie, którzy bardzo prawdopodobne, że właśnie byli częścią ich próby, żeby ci ludzie również tej wiecznej szczęśliwości nie dostąpili, żeby tak duża ich ilość razem z nimi cierpiała te wieczne męki, żeby ten plan Boży jak najmniej się spełnił, wobec którego, przeciwko któremu one się zbuntowały. No i mamy teraz jednego z nieprzyjaciół naszej duszy, oprócz ran naszej własnej duszy, oprócz tego świata, który będzie nas kusił, mamy również te nieczyste duchy, które nieustannie próbują człowieka również do złego doprowadzić. Będę dzisiaj mówił o takich, można powiedzieć, typowych, bardzo codziennych pokusach, które dotykają naprawdę każdego człowieka. Nie rozstrzygam tutaj jednocześnie, czy bezpośrednio w tym albo w tym przypadku działa właśnie zły duch, a w innym przypadku to nie działa zły duch, tylko jest to bardziej nasze ciało albo świat. Nie będę tutaj tego rozstrzygał, bo myślę, że w tym życiu naprawdę bardzo trudno jest nam tak ostatecznie rozstrzygnąć, czy dana konkretna pokusa pochodzi od jednego, drugiego czy trzeciego nieprzyjaciela naszej duszy, co jest bezpośrednio powodem. Często to się przeplata. Może to być tak, że zły duch jest inicjatorem jakiejś pokusy, ale wykorzystuje do tego ranę naszej duszy albo ten świat, i wtedy odróżnić to jest bardzo, bardzo trudno. Natomiast w uproszczeniu będę mówił po prostu właśnie o złym duchu, o natchnieniach złego ducha, nie rozstrzygając ostatecznie, czy jest to bezpośrednia interwencja jakiegoś demona, czy jest to pokusa, która wynika wprawdzie z jego interwencji, ale jest pośrednia, czy w ogóle tak jest po prostu spowodowana złem, które jest w naszej duszy, czyli w tych ranach, w tych brakach, które są w naszej duszy, które również powodują ogromną ilość pokus po prostu same z siebie. Aby opisać to działanie złego ducha, będę się tutaj opierał na zasadach rozeznawania duchów świętego Ignacego Loyoli. W swoich ćwiczeniach duchownych opisuje on, w jaki sposób człowiek powinien rozpoznawać działanie złego ducha, właśnie w tym znaczeniu, o którym przed chwilą mówiłem, to znaczy jak powinien odróżnić pokusę od jakiegoś dobrego natchnienia. Jak poznać, że coś złego tutaj nas w jakiś sposób kusi? Zacznijmy od pewnego porównania, którego używa święty Ignacy. Otóż mówi on, że zły duch jest jak generał. Cóż to znaczy, że ten zły duch jest jak generał? Otóż oznacza to, że taki generał, który przystępuje do oblężenia miasta, on rozpoznaje najsłabszy punkt w murach obronnych tego miasta i tam kieruje szczególne uderzenie. Być może przypuszcza ataki w innych miejscach, żeby skupić obronę na innych miejscach, ale ten decydujący, najważniejszy cios będzie chciał zadać właśnie tam, gdzie obrona wydaje się być najsłabsza, gdzie wydaje mu się, że najłatwiej może osiągnąć sukces. Po wejściu, po przełamaniu obrony w jednym miejscu, w takim oblężonym mieście, ono już odniosło ogromną porażkę. Tam już ci żołnierze mogą wejść do środka i wyrządzić ogromne szkody, pomimo tego, że obrona została przełamana tylko w jednym punkcie. To też będzie miało tutaj duże znaczenie. No i teraz nie powiem pewnie nic niezwykłego, jak powiem, że zły duch właśnie tak próbuje nas rozpoznać i skusić.
próbuje znaleźć najsłabszy nasz punkt i tam zaatakować. Może się to wydawać dla wielu oczywiste, natomiast myślę, że praktyczne tego zastosowania bardzo często są dla nas zupełnie nieznane, więc dzisiaj o nich kilka słów. Aby dobrze to zrozumieć, musimy najpierw zrozumieć, czymże jest cnota. Dobrze sobie cnotę zdefiniować. Definicja jest dosyć prosta. Sprawność, umiejętność, która pozwala nam z łatwością, z lekkością wykonać jakiś dobry uczynek, czyli taki uczynek, który jest zgodny z Bożym prawem. Cnota, i to będzie dla nas bardziej interesujące, jest zawsze pewnym szczytem pomiędzy skrajnościami. Cóż to znaczy? To znaczy, że mamy z jednej strony jakieś zachowanie cechujące się niedoborem czegoś, z drugiej strony mamy zachowania cechujące się nadmiarem czegoś i po środku mamy cnotę, ale nie tylko po środku w takim sensie, że jest to po prostu matematycznie środek drogi, czyli ani za dużo krzyku, ani za dużo milczenia, tylko tak gdzieś właśnie po środku i tak matematycznie środek, to będzie właśnie cnota. Nie, nie tak to działa. Cnota jest zawsze pewnym szczytem pomiędzy skrajnościami. Nie jest to tylko po prostu środek, ale coś, co jest bardziej wzniosłe, co jest na poziomie takiego bytowania bardziej doskonałe. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to po prostu matematycznie, czyli po prostu wybieramy jakiś taki mniej więcej środek, tylko jest to miejsce, które wskazuje nam rozum jako dokładnie adekwatne do naszej natury, dokładnie adekwatne do sytuacji, a więc nie jest to miejsce przypadkowo leżące pomiędzy dwoma jakimiś skrajnościami, tylko jest to miejsce, które dokładnie, racjonalnie, rozumowo zostaje rozpoznane jako to kluczowe, jako to właściwe, jako to miejsce, gdzie ludzki czyn ma w sobie najwięcej rozumności, racjonalności. Dlaczego tak dużo mówię tutaj o racjonalności? No dlatego, że to jest ta władza, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, która ma służyć do rozpoznawania naszych celów i rozpoznawania do nich drogi, a więc mamy ścisły obowiązek w naszym życiu kierować się rozumem i cnota to będzie zawsze właśnie ten szczyt, który musi być rozpoznany przez rozum, który tylko nasz rozum jest w stanie rozpoznać i żeby faktycznie dokonać aktu cnoty, to właśnie musi to wynikać stąd. Musi to wynikać z tego, że ja rozpoznałem, że to jest naprawdę dobre, to naprawdę odpowiada mojej naturze, to naprawdę odpowiada prawu Bożemu, to naprawdę jest pewna doskonałość, właśnie takie, a nie inne zachowanie. I tak na przykład w kontekście prostym, czyli jedzenia i picia. Nasz rozum rozpoznaje, do czego to służy. Służy to do utrzymania nas przy życiu. I teraz nasz rozum będzie nam podawał, jak należy z tych rzeczy korzystać, tak żeby faktycznie to do tego celu doprowadziło. Podobnie w przypadku płciowości. Nasz rozum rozpoznaje, że płciowość służy do zrodzenia i wychowania potomstwa, czyli do utrzymania gatunku. Dlatego rozum znajduje drogi, które są optymalne pod względem celu i znajduje to, co jest faktycznie moralne albo niemoralne, czyli co prowadzi do tego celu, a co od tego celu oddala. O tym mówiłem w osobnym materiale, w zasadzie w osobnych materiałach. Zachęcam do zapoznania się przede wszystkim z materiałem Cnota czystości, a przetrwanie narodu. Tam właśnie o tym mówiłem. Myślę, że już powoli widzimy, jak będą więc działały pokusy. Oczywiście pokusa zawsze będzie skłonnością, będzie pewnym natchnieniem do zadziałania niezgodnie z naszym rozumem, do zadziałania niezgodnie z cnotą, czyli właśnie z tym szczytem pomiędzy jakiegoś rodzaju skrajnościami. I tak oczywiście zły duch, świat, czy też nasze rany naszej duszy będą nas skłaniały do tego, żeby gdzieś tam zadziałać obok tej rozumności, obok tej racjonalności, żeby gdzieś wpaść w którąś ekstremę. Podałem już dwa przykłady. No w przypadku jedzenia i picia będzie to za mało albo za dużo. Na przykład za mało może to być spowodowane właśnie ranami naszej duszy, jakimiś ranami emocjonalnymi, także albo ranami poznawczymi. Człowiek coś źle rozpoznaje, widzi siebie jako wciąż jeszcze otyłego na przykład i nie je za mało. Jest to jednostka chorobowa, natomiast no oczywiście jest ona niezgodna z cnotą. Oczywiście człowiek, który ulega jakiejś chorobie, jego wina moralna wtedy jest dużo mniejsza, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to coś złego, coś, co może być bardzo szkodliwe i gdzie trzeba człowiekowi bardzo stanowczo próbować pomóc. No oczywiście druga skrajność jest prosta, to znaczy mamy jakieś popędy, które nas skłaniają do tego, żeby jeść to, co smaczne i człowiek, który nie zachowuje tutaj zdrowego umiaru, no będzie grzeszył w drugą stronę, podobnie w przypadku płciowości. Te popędy będą skłaniały do tego,
ze względu na silne przyjemności z nimi związane, żeby korzystać jak najwięcej i łatwo może to się skończyć tym, żeby korzystać w oderwaniu od zasadniczego celu, czyli zrodzenia i wychowania potomstwa. Tutaj odsyłam do materiału Cnota Czystości a Przetrwanie Narodu. Tam dokładnie tłumaczę, co i jak, dlaczego sprzeciwia się temu celowi i dlaczego grzechy w samotności, dlaczego pornografia, dlaczego antykoncepcja sprzeciwiają się temu najważniejszemu, kluczowemu celowi istnienia w ogóle naszej płciowości. Tutaj nie będę o tym dużo mówił. To są przykłady dosyć proste, gdzie jakby mogą pojawić się pokusy do tego, żeby wyjść poza ramy tego zdrowego rozsądku, tej racjonalności, poza ramy cnoty. Ale teraz powiem kilka konkretnych przykładów, które pokazują, jak bardzo niebezpiecznym jest tenże generał, jak bardzo niebezpiecznym jest zły duch, gdy właśnie próbuje rozpoznać ten nasz najsłabszy punkt, żeby tam właśnie zaatakować, żeby tamtędy te wojska wprowadzić. Można na przykład podać jako przykład człowieka, który ma skłonność do łagodności. Ma bardzo dużą skłonność do łagodności, do uległości. Samo w sobie niekoniecznie to jest, jeszcze jest coś złego. To znaczy to może być w takim wymiarze, że nie będzie to jakieś bardzo szkodliwe. Ale może to już stanowić najsłabszy punkt w tych murach obronnych. Może to zostać rozpoznane jako to miejsce, gdzie należy uderzyć. Na przykład zły duch będzie starał się skłonić tego człowieka do nieprzeciwstawienia się jakimś grzechom. Być może nie będzie go kusił bezpośrednio do tego, żeby wpaść w jakieś grzechy, ale może zacznie właśnie od tego, żeby on się nie przeciwstawił. Skoro jest taki łagodny, raczej uległy, no to może wystarczy go wepchnąć w otoczenie, które będzie go nieustannie ciągnęło ku złemu i być może on właśnie z czasem ulegnie. I może to być człowiek, który na innych poziomach jest na przykład wielki, tak? Który człowiek na przykład intelektualnie potężny, człowiek, który praktykuje na przykład cnotę umiarkowania w stopniu wyjątkowym albo człowiek oddany ascezie, tak? A jednocześnie właśnie ten punkt, jeśli zostanie odpowiednio rozegrany, może doprowadzić do tego, że upadnie w jakieś grzechy. I tak jak wspomniałem już wcześniej, że to wojsko, gdy ono wejdzie do miasta, może wyrządzić ogromne szkody. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zarówno cnoty, jak i wady mają tą cechę, że wiążą się ze sobą. Czyli gdy jakaś wada w naszej duszy rozkwitnie, to ona rozprowadza niejako po tej duszy te zatrute zarodniki grzechów różnego rodzaju i inne wady też mogą do tej duszy wejść. Myślę, że to jest zrozumiałe, jak właśnie ten człowiek, który praktykuje wiele różnych cnót, na przykład doskonale zna teologię, jest umartwiony, jest człowiekiem, który dobrze rozpoznaje, co się wokół niego dzieje, ale właśnie wszedł w to złe towarzystwo. Przez tą uległość nie potrafił mu się przeciwstawić i wprowadza go to w jeden grzech, drugi, trzeci, czwarty. No myślę, że to widzimy tak, że z czasem tej siły brakuje coraz bardziej albo pojawia się zniechęcenie, bo tyle przecież zrobił, tak, a tutaj nie potrafię się oprzeć wobec tych ludzi, wobec tego mojego towarzystwa. Nie mam siły, żeby się od nich odciąć i już ta dusza bardzo łatwo może pogrążyć się w bardzo niebezpiecznych grzechach i zły duch taką duszę w ten sposób może do potępienia ostatecznie doprowadzić. Spójrzmy na inne przykłady. Na przykład człowiek, który ma wielką łatwość w pracy intelektualnej, ma wielką skłonność do pracy intelektualnej, rzecz dobra i szlachetna. W jaki sposób to może zostać użyte? No, na 1000 sposobów zasadniczo może zostać użyte. Może to zostać rozpoznane jako słaby punkt. Na przykład nie dlatego, że jest to coś złego, tylko dlatego, że stwarza to okoliczności do ataku. A więc na przykład ta osoba ma bardzo duże skłonności do pracy intelektualnej, no to pokusa może się pojawić, no to jeszcze trochę więcej, brak umiarkowania, to może jeszcze zaniedbanie obowiązków, które później z tego wynika, oderwanie od rzeczywistości, no to jeszcze, no to poślesz, no to zobacz jeszcze, jak to tutaj jest, no to zbadaj jeszcze tą sprawę. Może taka osoba zostać również wepchnięta w badanie dziedzin, na których się nie zna. To też jest, może być czasami niebezpieczna pokusa. Na przykład człowiek, który jest bardzo zainteresowany pracą intelektualną, ale jego życie tak się ułożyło, że jest ojcem, mężem, pracuje w sposób nieszczególnie, powiedzmy, taki intelektualny i wtedy
No właśnie, czy to do zaniedbania obowiązków zostanie doprowadzony, czy zostanie wepchnięty w zajmowanie się rzeczami, które w jakiś sposób go przerastają, które jednak wymagają wiedzy specjalistycznej, która powiedzmy takiej bardziej ogólnej, tak? To znaczy ogólnej w tym sensie wymagają spektrum wiedzy po to, żeby się nimi dobrze zajmować, doprowadza go to do jakichś błędów później, może właśnie jakiejś fiksacji, ze względu na to, że wcześniej już stracił w dużej mierze kontakt z rzeczywistością, tak? I zajmował się tylko sprawami właśnie intelektualnymi, gdzie odkrył być może wiele słusznych wniosków, ale jednocześnie zły duch zdołał tam wprowadzić pewne rozsadniki, które rozwalą jego życie. Zaniedbane obowiązki mszczą się, życie rodzinne na tym cierpi. Być może właśnie życie rodzinne w ogóle się rozpada, małżeństwo się rozpada, dzieci od tego cierpią, a człowiek jest dalej pogrążony tak w swojej intelektualnej pracy. Bo zły duch jest jak generał, szuka najsłabszego punktu, gdzie należy uderzyć. Możemy spojrzeć na inną, taką dobrą, właściwą cechę człowieka, mianowicie człowiek, który potrafi myśleć niezależnie. To jest dobra cecha, ale oczywiście, że ona również może zostać wykorzystana, bo każda cecha człowieka może zostać wykorzystana do tego, żeby na nią uderzyć. A szczególnie te cechy, które są w jakiś sposób szczególnie rozwinięte, wyjątkowe, one mogą stworzyć do tego okazję, żeby tutaj uderzyć. Na przykład taki człowiek, który myśli niezależnie, który jest bystry, dobrze rozpoznaje rzeczywistość, on bardzo łatwo może zostać popchnięty na przykład w stronę jakiejś pogardy wobec innych, zlekceważenia tych tłumów, które nie wiedzą, jak to jest. Z pogardy i z lekceważenia bardzo łatwo można wejść w mnóstwo różnych innych grzechów, przede wszystkim w grzech pychy. Ten grzech, który sprawia, że człowiek czuje się taki wspaniały, doskonały, ja to doskonale wiem, jak jest, nie to, co tamci, bo ja to właśnie jestem taki i taki, ja to rozumiem, ja to wiem, a oni to są tacy i tacy. I myślę, że dobrze widzimy, że zły duch może to bardzo łatwo wykorzystać do ostatecznie odrzucenia wszelkiego autorytetu, co może rozwalić tego człowieka zupełnie, tak? W tym momencie, gdy ja wiem doskonale, ja rozumiem, co mi tam będzie kościół jakiś mówił, to ci księża, oni i tak nic nie wiedzą, to żyją tam gdzieś tam w jakimś swoim świecie. Co mi tam ktoś będzie mówił? Ja wiem, jak to jest i z Panem Bogiem i z tym wszystkim, nie potrzebuję kościoła. I człowiek w ten sposób może zostać doprowadzony do tego, żeby odrzucić te środki, które zostały ustanowione przez samego Pana Boga do tego, żeby nasz cel osiągnąć. A więc zaczęliśmy od cechy dobrej, od pewnej niezależności intelektualnej, skończyliśmy przez pychę na odrzuceniu wszelkich autorytetów. Podobnie może czasem to zadziałać w ogóle, jeśli chodzi o rozpoznanie kryzysu Kościoła. Tak, to jest jakby taki przypadek, konkretny przypadek tego, o czym przed chwilą mówiłem. Człowiek rozpoznaje ten kryzys w Kościoła, widzi go, tak? I to może bardzo łatwo zostać przez złego ducha wykorzystane do tysiąca różnych pokus. Na przykład do takiego zniechęcenia. Co tu w ogóle można zrobić w obliczu tego wszystkiego? Do takiego zgorzknienia. Wszyscy nas zdradzili, wszyscy nas zostawili. To już w ogóle nie ma żadnego sensu. Właśnie do pogardy wobec innych, do upadku autorytetów. No bo co mi teraz ci księża będą mówili, jedni czy drudzy, skoro papież mógł wpaść w takie błędy, to ci księża, ten i ten też mogą wpaść w takie błędy. Co mi tu będą w ogóle mówili? No i właśnie mamy, kończy się to jakimś w zasadzie protestantyzmem, tak? Tutaj naprawdę bardzo trzeba uważać na wszystko, tak naprawdę. To znaczy na wszystko, co jest w jakiś sposób nieuporządkowane. Zaraz będę tłumaczył, w jaki sposób rozpoznać, które natchnienie, takie bazujące na tych naszych własnościach, właściwościach, może na naszych dobrych cechach, jak rozpoznać, że coś jest tym szturmem, tym atakiem złego ducha, że nie jest to dobra myśl, że nie jest to natchnienie, które pochodzi od Pana Boga albo po prostu zdrowe używanie naszych władz, naszej duszy, tylko że jest to coś, co będzie nam szkodziło. Zaraz przejdziemy do tego, jak takie rzeczy rozpoznać. Zwrócę jeszcze uwagę tylko na jakby jedną pokusę, jeden przykład tego, o czym mówiliśmy do tej pory, czyli wysokie poczucie własnego honoru. Honor, czyli to nasze dobre imię, które
jest, do którego mamy prawo. Człowiek, który ma bardzo wysokie poczucie swojego honoru, może zostać bardzo łatwo na tym punkcie zaatakowany. To można bardzo łatwo rozegrać. W co można takiego człowieka wepchnąć? W jakieś zgorzknienie, w jakieś niepotrzebne kłótnie, czasami nawet w oszczerstwa, no bo człowiek, który w jakiś sposób czuje, że jego dobre imię zostało zaatakowane, słusznie, a może niesłusznie, będzie skłonny, jeśli ma tutaj ogromne wyczucie, poczucie tego honoru, no to zły duch będzie go tam popychał do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej odpowiedź, jeszcze mocniej zaatakuj, jeszcze mocniej tutaj się obroń, bo przecież tutaj ktoś cię oczernił, ktoś niesprawiedliwie cię potraktował i tak dalej. I tak dalej. Bardzo łatwo taka rzecz, która zasadniczo jeszcze sama w sobie grzeszna może nie być, może tutaj zostać rozegrana. Więc pamiętajmy, zły duch jest jak taki dowódca wojsk, który ocenia to miasto, patrzy, aha, tutaj jest punkt zaczepienia. Może przypuszczę inne jeszcze ataki, może podręczę, zrobię takie podchody, tak, że takie igraszki trochę tutaj z tamtej strony, ale tam uderzę w decydującym momencie, tutaj przypuszczę ten atak. Miejmy się na baczności, dlatego też powinniśmy my rozpoznawać dobrze nasz charakter, rozpoznawać nasze cnoty i nasze wady, to do czego mamy tendencje, skłonności, tak żeby potrafić stawić tym pokusom odpór. I teraz, moim zdaniem, jeszcze ważniejsza sprawa. Mianowicie, jak rozpoznać ten atak, jak rozpoznać ten ważny atak złego ducha. Jest to kolejna zasada rozeznawania duchów świętego Ignacego. Otóż, ta zasada, i to jest naprawdę złota zasada, którą każdy katolik powinien sobie zapisać w sercu, w duszy złotymi literami, wielkimi drukowanymi literami. Otóż ta zasada mówi, że natchnienie dobrego ducha w duszy, która stara się żyć pobożnie, tak? Taka dusza, która przystępuje regularnie do sakramentów. Taka dusza, która może nawet wpadać w grzechy, może nawet wpadać w grzechy często, ale stara się regularnie i uczestniczy w mszy świętej, w całym życiu sakramentalnym, przystępuje do spowiedzi. Taka dusza, w takiej duszy natchnienie dobrego ducha, czyli jakaś taka myśl, która przychodzi, rozpoznajemy po tym, że ona wnosi do serca pokój, nawet jak brzmi szokująco, nawet jak brzmi strasznie. Czyli jeśli przychodzi nam myśl właśnie nawet zasadniczo przerażająca, czyli na przykład taki człowiek rozpoznaje, jejku, w tym kościele dzieje się bardzo wiele złego. Jeśli ta myśl pochodzi od dobrego ducha, to ona pomimo przerażającej treści będzie potrafiła wnieść do duszy pokój. Do takiej duszy, nawet jeśli przyjdzie myśl na przykład, o nie, nie wyznałem jakiegoś grzechu, tak? Nie zauważyłem, albo w ogóle nie dostrzegałem tego grzechu, grzechu ciężkiego, nie dostrzegałem go przez tam jakiś czas, bo nie zauważyłem, nie dostrzegłem tego, że robię tutaj coś bardzo złego. Jeśli dobry duch takie natchnienie da, to on będzie potrafił dać to natchnienie z pewnym pokojem, z wdzięcznością. Dzięki Ci, Panie Boże, że to dostrzegłem, przecież ja wcześniej tego nie widziałem. Teraz mogę się z tego wyspowiadać, teraz mogę to już naprawić, teraz mogę nad tym pracować. Tak zadziała dobry duch. Takie natchnienie będzie natchnieniem prowadzącym do Pana Boga. Ono teoretycznie również może pochodzić po prostu od naszej cnoty, tak? To znaczy czasami nasz rozum po prostu może nas w ten sposób oświecić, nasze sumienie, to się może zdarzyć. To może pochodzić od anioła stróża, od samego Pana Boga. Może być bardzo różnie. Znowu tutaj nie rozstrzygamy, gdy mówię, że pochodzi to od dobrego ducha. Znaczy to bardziej tyle, co prowadzi to do Pana Boga, a nie rozstrzyga tego, gdzie tam jest źródło. W każdym razie na pewno nie jest to źródłem zepsutym. Na pewno nie jest to zły duch, bo on tak nie potrafi. Bo on nie potrafi w takiej duszy zadziałać tak, żeby ona odczuła spokój. Dlaczego? Dlatego, że ta dusza zasadniczo jest terenem Pana Boga. Ta dusza zasadniczo jest przez Pana Boga opanowana i tam zły duch zawsze rozsieje pewien swąd, który można rozpoznać. I to jest właśnie, moim zdaniem, kluczowa sprawa dzisiejszego materiału. Mianowicie, po czym rozpoznać działanie złego ducha w takiejże duszy, która stara się pobożnie żyć? Otóż rozpoznajemy to działanie złego ducha po niepokoju, który to natchnienie do duszy wnosi. Niepokój.
A więc nawet jeśli treść brzmi pobożnie, nawet jeśli to jest myśl, a może powinienem jeszcze coś dobrego tutaj i tutaj zrobić, jeśli ta myśl wywołuje, pojawiając się w mojej duszy, jakiś niepokój, jakiś strach, to znaczy, że pochodzi ona od złego ducha. Od złego ducha, który coś chce w ten sposób osiągnąć. I nawet jeśli ten zły duch mówi prawdę, nawet jeśli pokazuje jakąś prawdę, to on może mieć czasem interes w pokazaniu prawdy, bo może wiedzieć, że ja sobie z tą prawdą nie będę potrafił w tej chwili poradzić. A więc na przykład człowiek jest z rodziną, spędza czas z rodziną i zły duch takie daje natchnienie, ty lepiej powinieneś odmówić różaniec. I to zasadniczo, takie słowa zasadniczo, zależnie od sytuacji, mogły być właśnie i natchnieniem dobrego i złego ducha. Jeśli to będzie dobry duch, to wniosą do serca pokój. I ten człowiek będzie potrafił właśnie ze spokojem, z roztropnością, wtedy, kiedy trzeba, tak jak trzeba, pomodlić się, żeby to faktycznie przyniosło korzyść. Jeśli to będzie natchnienie złego ducha, no to wtedy pojawi się strach, a powinienem to robić, bo teraz to będzie bardziej pobożne, to będzie lepsze, to pojawia się jakiś strach, nieroztropność, niewłaściwe zachowanie, być może groszące wtedy w tej naszej sytuacji dla rodziny, stwarza wytrącające jakby to życie rodzinne z równowagi. Nie będzie to akt cnoty właśnie tej roztropności, tej cnoty, która jest szczytem pomiędzy jakimiś skrajnościami, tylko jak właśnie jakieś nerwowe działanie, być może groszące, być może pokazujące, stawiające wiarę w jakimś złym świetle. I to może być nawet właśnie pokazywanie prawdy. Czyli zły duch może nawet pokazać coś, co jest prawdziwe. Na przykład zły duch może również pokazać człowiekowi kryzys w kościele. Oczywiście, że tak może się zdarzyć. Gdy zły duch będzie pokazywał ten kryzys w kościele, to będzie go tak pokazywał, żeby ta dusza wpadła w zniechęcenie, zgorzknienie, strach, złość. Zły duch czasem pokazuje prawdę, jeśli widzi, że ta dusza nie będzie potrafiła sobie z tą prawdą poradzić. Dlatego jeśli na przykład wydaje nam się, że coś zostaje nam prawdziwego pokazane, jakaś wątpliwość, czy na pewno to jest tak i tak. Na przykład weźmy taki przykład człowieka, który poznaje kryzys kościoła, ale właśnie wzbudza to w nim ogromny niepokój, strach. Słyszę, o, tutaj krytyka reformy liturgicznej. Jak to może być? Przecież to strach, to nie może tak być, prawda? Jak należy wtedy zadziałać? Nie należy wchodzić w to, co we mnie wzbudza ten niepokój. A czy to oznacza, że nie należy zajmować się tą sprawą? Nie, niekoniecznie. Jeśli wydaje mi się, że tam coś jest na rzeczy, to raz, tą myśl, to, co wprowadziło we mnie niepokój, należy zostawić, to należy odrzucić. Ale jeśli myślę, że tam może coś być na rzeczy, to na spokojnie, z modlitwą, z oddaniem, ze spokojem, z roztropnością sprawą się zajmuję. Sprawdzam, badam. Czy faktycznie tu jest kryzys w kościele? Czy faktycznie są powody, żeby reformę liturgiczną krytykować? Czy faktycznie jest jakiś tutaj problem? Czy faktycznie jest coś, czym należy się tutaj zająć? Rozmawiam z osobami, które się na tych sprawach znają, szukam takich informacji, ale zawsze na spokojnie, zawsze z roztropnością. Myślę, że to jest bardzo poważne zagrożenie. To może dotyczyć również, tak nawiązując do pewnych nowszych wydarzeń, może dotyczyć powiedzmy już takich dalej posuniętych spraw wokół kryzysu Kościoła. Na przykład ktoś słyszy, a są teolodzy, którzy twierdzą, że nowe święcenia kapłańskie albo biskupie są nieważne. No i teraz jak rozpoznać działanie złego ducha? Strach, niepokój. A co to teraz ja muszę sprawdzić, muszę znaleźć. Czytam 1000 artykułów, szukam, wyszukuję, zaniedbuję moje obowiązki. Rodzina patrzy na to z przerażeniem, bo ja zamiast zająć się moimi sprawami, zająć się rodziną, zamiast właśnie szukać z miłością, oddaniem, z roztropnością tego, co jest dobre, wpadłem w jakąś informację, która mnie przeraża, która mnie przerasta i muszę znaleźć, szukać. Jaka byłaby właściwa reakcja? Właściwa reakcja jest taka, że jeśli widzę, o, wzbudza to we mnie strach, no to spokojnie. To ja najpierw się pomodlę, to ja najpierw spędzę czas z rodziną, to ja najpierw zajmę się moimi obowiązkami. Później zastanowię się, gdzie poszukać informacji, z kim porozmawiać, co przeczytać. Spokojnie, starannie dobieram to, z czym się konfrontuję. Dobieram to do mojego poziomu wykształcenia, do mojej znajomości teologii. Nie uznaję się od razu za eksperta, który będzie wszystko potrafił wyjaśnić.
staram się na spokojnie rzecz ocenić. No, zgodnie z moją roztropnością, zgodnie z moją wiedzą teologiczną, której trzeba mieć też zawsze świadomość tego, że jeśli zajmuję się dziedziną, która nie jest moją własną dziedziną, z której nie jestem wykształcony, no to też trzeba zawsze zachowywać się z dużą dozą ostrożności. Każdy taki bodziec, każdą myśl trzeba w ten sposób ocenić. I jeśli w ten sposób będziemy podchodzili do takich wątpliwości, takich niepokoi, tego, co gdzieś tam na nas przychodzi, to zapewniam, że wtedy człowiek dużo łatwiej dojdzie do prawdy. Bo właśnie w tym spokoju, tam może działać dobry duch. Tam może on dawać dobre natchnienia. Tam może on pokazywać, co jest właściwe. A w tym uniesieniu, niepokoju, strachu, gdy człowiek coś wchodzi, zaczyna szukać, zastanawiać, szybko działać, tu muszę zrobić, tu muszę napisać, to muszę skomentować, tu muszę się odnieść, tu muszę coś zrobić. O, to jest idealne pole dla działania złego ducha. I zły duch będzie potrafił taką osobę poprowadzić w ten sposób, żeby jej zaszkodzić. Będzie potrafił tą duszę tak bardzo jakby niepokoić, coraz bardziej prowadzić w coraz bardziej dziwne, niepokojące tezy. Oczywiście, że zawierające jakieś tam ziarna prawdy. Tak tutaj, zobacz, to. I zły duch znajdzie sposób, żeby taką duszę po prostu w grzechy wprowadzić. Przede wszystkim w jakieś zaniedbania jej obowiązków albo ostatecznie do błędów, bo niepokój nie sprzyja roztropnemu rozważeniu, badaniu prawdy. Czemu sprzyja niepokój? Niepokój sprzyja herezjom. Niepokój sprzyja temu, żeby dostrzec coś, co jest prawdziwe i nie dostrzegać wszystkiego innego. Tak działa herezja. Tak? Widzę coś i wszystko inne wyznaczam według tego jednego punktu. Roztropność działa, gdzie coś, to jest prawda. A jak to się ma do całości? Jak to się ma do całości objawienia, do praktyki kościelnej, do tego, co wszyscy święci mówili na ten temat, do tego, jak to cała teologia widzi, do wszystkiego, jak to się ma? Spokojnie. Roztropność, spokój, miłość. To wszystko pomaga znaleźć prawdę, a nie niepokój, strach, może nawet gniew. To naprawdę nie pomaga człowiekowi nigdy znaleźć prawdę. Na tym jednym przykładzie mam nadzieję, że jako tako potrafiłem wykazać, pokazać, jak to dokładnie działa. A więc we wszystkim, co wzbudza w nas niepokój, dostrzegajmy pokusę. Nawet jeśli tam jest prawda, to tą prawdę zbadajmy sobie na spokojnie, powoli, nie ulegając niepokojom. Szukajmy faktycznie przede wszystkim Pana Boga, przede wszystkim zjednoczenia z Nim. To jest nasz cel. Tego mamy szukać. Czyli nawet jeśli zostaje nam pokazana prawda, to nie rzucajmy się na nią jak na wygłodniały pies na kiełbasę, tylko rozważmy, dobrze, to teraz na przykład prawda niepokojąca, straszna, o moim własnym grzechu, o kryzysie w Kościele, no rozważmy to, co zrobić, jak się zachować, spokojnie, z oddaniem, z miłością, z roztropnością i wtedy Pan Bóg znajdzie drogę, żeby nas tak poprowadzić, żeby do Niego ostatecznie trafić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już od rana śpiewana Panu duszo Maryje, cześć jej świątko, cześć pamiątko, Jej Hosanna.